Cześć, mam na imię Norbert, witajcie na moim rowerze. Dziś podzielę się z Wami moją subiektywną listą 5 rzeczy, które nie mają nic wspólnego ani z aerodynamiką, ani z oporami toczenia, a jednak sprawiają, że człowiek jedzie szybciej na rowerze. No to co? Chodźcie, zapraszam! Pierwsza rzecz to dobra nuta. Wiem. Słuchanie muzyki na rowerze to jest bardzo kontrowersyjny temat i mam tego świadomość. Natomiast uważam, że tak samo jak ze słuchaniem muzyki w samochodzie albo w czasie pieszej wycieczki przez miasto i przechodzenia przez ulicę, muzyki można słuchać odpowiedzialnie i można jej słuchać nieodpowiedzialnie. Na rynku jest wiele rozwiązań, które pozwala słuchać muzyki tak, że słyszycie cały czas, co się dzieje dookoła i nie tracicie kontaktu z otoczeniem. A ponadto, choćby porównując do jazdy samochodem, w samochodzie przecież posługujecie się lusterkami i rozglądacie się dookoła. I ja tak samo robię na rowerze. Nie jeżdżę na słuch, tylko rozglądam się i staram się widzieć, co się dzieje dookoła mnie na drodze. Mało tego, prawdziwi naukowcy przeprowadzili prawdziwe naukowe badania i dowiedli, że dobra muzyka, która działa na naszą wyobraźnię i nas inspiruje, potrafi sprawić, że jesteśmy znieść wysiłek fizyczny dłużej albo ten sam wysiłek fizyczny zintensyfikować. Rzecz numer 2. Czysty rower. I nie chodzi mi o to, że rower ma mieć czysty i nasmarowany łańcuch, czystą kasetę i hamulce, które nie oblazły błotem z każdej strony. Natomiast czysta, umyta rama, która błyszczy w zachodzącym słońcu, albo jest matowa, no to wtedy nie błyszczy, działa na moją wyobraźnię w taki sposób, że ja widzę, jak ten rower rwie się do lotu. Natomiast upierdzielony, ubłocony i umęczony życiem rower no jakoś nie sprawia wrażenia takiego, który miałby porwać mnie gdziekolwiek. Jest takie powiedzenie, które mówi, że czysty rower to szybki rower. Coś w tym jest, coś w tym jest. Rzecz numer 3. Kumple. Ja sam, no myślę, że 90% mojego czasu spędzam na rowerze samotnie. W sumie z wyboru. Nie narzekam zazwyczaj na to, że jeżdżę sam. Natomiast te 10%, kiedy już jeżdżę z kumplami, to zawsze, ale to zawsze są takie jazdy, które się miło wspomina i których ja nigdy, przenigdy nie żałuję. Zresztą nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy umawiamy się na lekki coffee ride w drugiej strefie. Nie mam tu na myśli drugiej strefy dojazdu taksówek. Natomiast po kwadransie okazuje się, że lecimy po jednominutowych zmianach, a na budziku jest ponad 40 na godzinę, dojeżdżamy, mając wszyscy ciemno przed oczami. Rzecz numer 4. Moja własna trasa wokół komina. Tak, ja wiem, że rowery to wolność, to odwiedzanie nowych miejsc, podziwianie pięknych widoków, zachodu słońca, zbieranie niezapomnianych wspomnień zapierających dech w piersi krajobrazu. Ale prawda jest taka, że niewielu z nas może sobie na takie kolarstwo pozwolić tak często, jakby chciało. Generalnie, no to zapierdzielamy wokół komina, robiąc swoją wydeptaną porządnie pętlę. I dzięki temu, że ja tą pętlę robię tak często, to warun, jaki na niej panuje, jestem w stanie określić z precyzją certyfikowanej stacji meteorologicznej. Kierunek, siła wiatru, wilgotność, kolejność dziur i ich umiejscowienie, które znam na pamięć, sprawiają, że jeśli na którymś odcinku tej pętli jest warun na to, żeby złapać koma na strawie, to ja tam tego dnia najprawdopodobniej będę. No i ostatnie to białe buty, białe skarpetki. No to trochę tak jak biały kruk albo różowy jednorożec. Nie zdarza się często, bo po pierwsze, białe skarpetki tak naprawdę są tylko przy pierwszym założeniu. Po drugie, pogoda musi być na tyle dobra, żebym ja się w nich odważył wyjść.
Natomiast o trzecie, jak już jedno, drugie się wydarza, no to wtedy aż żalnie przycisnąć mocniej. I prawdę mówiąc, w takich sytuacjach to równie często co krajobrazy, to podziwiam moje buty i skarpety. Tym razem to już wszystko. Ciekawy jestem, czy wy też macie takie swoje iskry, które sprawiają, że niby to samo, a jednak jak się dzieje, to jedziecie na rowerze jakoś szybciej. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się następnym razem. Cześć! O, mój nadgarstek.